proszę Państwa, rok 2022 oficjalnie za nami, przed nami rok 2023. Adam Mickiewicz o roku 1812 pisał o roku ów. No i chyba takie samo ów możemy teraz wydać z siebie, mając już pewność, że ten 2022 odszedł do historii. Tomasz Sakiewicz jest naszym gościem. Dzień dobry. Witam serdecznie. Państwo oczywiście znacie, redaktor naczelny. O roku ów zakończyło się marszem na Moskwę, ale niezbyt udanym. No na Moskwę na razie nie idziemy, ale Ruscy dostają i mam wrażenie, że zakończy się lepiej niż z Napoleonem. No, do Moskwy jako pierwszy wszedł pułk złotych huzarów i to byli huzarzy jak najbardziej polscy. Rok zakończył się też, no nie można bardziej symbolicznie, jak śmiercią papieża, który jako pierwszy od 600 lat stwierdził, że nie ma sił fizycznych i duchowych do kierowania kościołem katolickim, ale został na terytorium Watykanu i odsunął się w cień, niemniej jednak zachowując i papieskie imię, i papieskie przywileje, biały ubiór i tak dalej. Więc mamy coś bardzo nietypowego. Dużo o tym pisze prasa dla Polaków. Papież Benedykt jest ważną postacią? Papież Benedykt był bez wątpienia i ważny, i niezwykły. Po pierwsze, stanął w arcytrudnej roli, jakim było bycie papieżem po wielkim Janie Pawle II, po świętym Janie Pawle II. I to było niebywałe zadanie, tak? Mir, jakim się cieszył na całym świecie Jan Paweł II, ten szacunek, którym go obdarzano, popularność Jana Pawła II powodowały, że każdy papież miał podgórkę, no bo musiał jakoś do tego nawiązywać. Benedykt był oczywiście bliskim współpracownikiem papieża, ale jako kardynał odpowiadał za tą sferę teologiczną, czyli może stosunkowo najmniej zrozumiałą dla przeciętnego wiernego, ważniejszą z punktu widzenia duchowieństwa. Ale to, co było charakterystyką jego pontyfikatu, to pewne utwierdzenie w wierze w czasach wielkiego kryzysu wiary. Postawienie rzeczy prosto i jasno. On był intelektualnie niezwykle sprawny i to jest, co jest cechą dla ludzi o wielkiej mądrości, wielkiej inteligencji, rzeczy trudne stawały się proste. On potrafił rzeczy niezwykle trudne teologicznie wytłumaczyć w taki sposób, że rozumiał je i profesor, i przeciętny człowiek. To jest wielki dar, których naprawdę nawet wielu papieży nie miało. A miał je Benedykt i ja z ogromną przyjemnością słuchałem jego homilii, no bo zawsze po każdej homilii coś więcej wiedziałem, byłem o coś bogatszy. O ile Jana Pawła II słuchało się przede wszystkim sercem, to Benedykta słuchało się rozumem. No właśnie, bo mamy okazję nadrobić te kilka lat, kiedy nie zajmowaliśmy się postacią Benedykta, czytaniem jego prac. No i tam jest jedno takie fundamentalne twierdzenie dla ludzi dzisiejszych czasów. Mianowicie nie ma sprzeczności między wiarą i religią, między wiarą i nauką. Że nauka po prostu potwierdza to, co wiemy z wiary i tutaj nie można powiedzieć, że nauka stoi w sprzeczności do prawd wiary objawionych, do wiary Kościoła katolickiego. Myślę, że to jest bardzo mocne i rewolucyjne w swoim założeniach stwierdzenie. No, ono wynika z pewnego doświadczenia i wiary, i rozumu. Bo oczywiście podejrzewanie Pana Boga, że tworząc cały świat, akurat zrobił coś tak, żeby było bez sensu, jest nieracjonalne. No bo skoro już stworzył ten świat, no to pewnie dał nam szansę go przynajmniej tyle zrozumieć, żeby nie napełnić go sprzecznościami w istotnych sprawach. Oczywiście zawsze istnieją, nawet w nauce istnieją pewne sprzeczności, paradoksy, ale między istotą wiary a sposobem myślenia nie ma sprzeczności. I Benedykt to, nie wiem czy odkrył, bo przecież wielu przed nim o tym mówiło, ale genialnie uzasadnił. No, dla nas to też taki symboliczny koniec epoki Jana Pawła II. 17 lat temu odszedł
wielki Polak, no, historyczna postać, prawie tak jak, a może zupełnie tak jak Mikołaj Kopernik, którego w tym roku będziemy czcić. I niejako ta epoka trwała razem z jego następcą, przyjacielem, współpracownikiem, właśnie biskupem Józefem Ratzingerem. Są takie polskie media, które o Kościele piszą tylko i wyłącznie źle, mówią tylko i wyłącznie w sposób złośliwy. To zaczęło się już wiele lat temu. Ostatnio dużo o Kościele i niedostatkach papieża Benedykta również było. I tutaj jest to związane z naszą stacją, ponieważ odszedł od nas, czy też został poproszony o odejście Tomasz Terlikowski, no człowiek, który jednak na naszej antenie bardzo dużo przez lata robił. To decyzja pana redaktora. Myślę, że nasi widzowie powinni ją poznać. Przyczyny i uzasadnienia. Ja go nie poprosiłem, ja mu podziękowałem za współpracę. I tak jak on niestety zaatakował naszych dziennikarzy w mediach, tak samo ogłosiłem to w mediach. Gdyby to zrobił inaczej, to ja też bym się zachował inaczej. Tomek Terlikowski już dosyć dawno odszedł, że tak powiem, mentalnie. Nie wiem, co się z nim stało. To już jego sumienie, jego rozum i jego sprawa. I ja postanowiłem mimo całemu naszemu środowisku dalej z nim współpracować, przyglądając się jego poglądom, szukając w tym jednak jakiegoś dobra. I tak naprawdę radykalnie zmieniłem swoją decyzję, bo to nie było tak, że ja dojrzewałem tej decyzji. Ja go wcale nie zamierzałem wyrzucać. Radykalnie zmieniłem decyzję w momencie, kiedy w ramach nagonki na dziennikarzy, którzy ujawniają afery pedofilskie, rozpętał jedną z tych nagonek, bo on de facto ją rozpętał. Tyle tylko, że Tomek Terlikowski, jak trzeba było szukać pedofilii w Kościele, to był pierwszy i krzyczał o wolności słowa. Jak zaczęliśmy szukać pedofilii w Platformie, to okazuje się, że nie wolno. I żeby nie być gołosłownym, bo on to uzasadnia krzywdą ofiar, że ujawniono dane. Nie ujawniono żadnych danych, a przynajmniej nie nasze media. Może ktoś gdzieś się domyślił, ale sprawa była bardzo głośna, więc akurat trudno było ją schować pod dywan, jeżeli sama matka fotografowała się, nie wiedząc pewnie, że goś jest pedofilem, ale głosił takie poglądy i wrzucała je do mediów społecznościowych. Czy pozwalała w każdym razie na takie sytuacje. Natomiast i to nie jest jej wina oczywiście, ja o to ją nie obarczam, bo ona mogła sobie nie zdawać sprawy, że to jest coś więcej niż tylko przedziwne poglądy. Natomiast niebezpieczeństwo już było wtedy, że sprawa się rozleje, no i od samego początku ona się rozlewała. Ale przecież Tomek Terlikowski skrytykował też ujawnienie danych pedofila. Danych pedofilii się ujawnia na listach specjalnych. Ustawa to spowodowała, że się ujawia skazanych pedofilów. Właśnie po to, żeby się przed nimi w przyszłości chronić. Jest to kara przedłużona, nie tylko te kary, które spotykają pedofili w formie więzienia czy innych sankcji, ale też ujawnienia, ale celem tego nie jest znęcanie się nad nimi, tylko to, żeby po wyjściu z więzienia nasze dzieci nie miały z nimi kontaktu. My chcemy być bezpieczni, my chcemy się czuć bezpiecznie. W tle jest kwestia jeszcze afery narkotykowej. I to już nie dotyczy tylko samego zainteresowanego, dotyczy również jego środowiska. Pytanie, kto z tych narkotyków korzystał? Bo wiele wskazuje na to, że tam mogło chodzić o hurtowe ilości narkotyków. I teraz atak na dziennikarza, który to ujawnia, który to opisuje, możliwie mocno chroniąc ofiary, bo przecież starał się na tyle, na ile się dało zanonimizować matkę i dzieci. W momencie, kiedy chronimy się przed już nie tylko jednym człowiekiem, ale środowiskiem, które patologicznie korzystało z narkotyków tego człowieka, a który przy okazji był pedofilem. Zakładam, że w tym miejscu akurat był ten jeden, aczkolwiek patrząc na to, co on wygadywał, może się okazać jeszcze coś dużo bardziej dramatycznego. Jest tym samym, czego doświadczał Tomek Terlikowski, kiedy ujawniał pedofilów w sutannach. On po prostu nie zauważył, że znalazł się
po tej samej stronie, co ci, którzy go atakowali, kiedy ujawniono pedofilów w sutannach. I gdyby jeszcze nie użył tego argumentu, że nie wolno ujawniać danych pedofila, nie stanął w jego obronie, tak? No bo to jest staniecie w jego obronie, że po co ujawniać dane pedofila? A no właśnie po to, żebyśmy się przed nimi chronili. I póki ja tu jestem, to nikt nie będzie prześladował dziennikarzy za walkę z pedofilią. Teksty bardzo ważne, ważne stwierdzenia, bo to jest afera no, w samym centrum Platformy Obywatelskiej. Mężczyzna został skazany za 3 czyny dopuszczenie się innej czynności seksualnej z małoletnim, udzielanie narkotyków małoletniej i usiłowanie udzielenia narkotyków małoletniemu oraz posiadanie znacznej ilości substancji odurzających. Sprawa no, była głęboko zakopana. Odkrył ją, opisał Tomasz Duklanowski, publikując tekst w Radiu Szczecin. Znaczy ona była przed opinią publiczną, bo w środowisku ona krążyła. Ona krążyła. No dokładnie. I to w czasie, kiedy ci sami ludzie atakowali Kościół katolicki. Częściowo słusznie, ale pytanie, czy ta nagonka prowadzona przez TVN pod pozorem walki z pedofilią, no przecież dotykała zwykłych księży, zwykłe siostry, Bogu ducha winnych ludzi, których autorytet niszczono, ale też kolejnym krokiem, kolejnym celem stacji, gdzie cała prawda całą dobę jest przecież Jan Paweł II. No, nie ukrywajmy. Ja jeszcze dodam może jedną istotną rzecz. W Kościele katolickim problem pedofilii dotyczy 1 promila duchownych. To jest o 1 promil za dużo oczywiście. I jest to godne potępienia i godne potępienia skaży, kto ich ukrywa, czy stosownie nie reaguje. Ale trzeba pamiętać, że są środowiska, w których ten problem jest na dużo większą skalę. I w jednym z takich środowisk, środowisk opinii, funkcjonował ów wskazany pedofil z Platformy. On przecież głosił poglądy bardzo bliskie pedofilii, które ułatwiały pedofilię. Tam jest wielkie źródło pedofilii. Tam jest wielkie źródło pedofilii. I to trzeba uciąć, póki to się nie rozleje, nie zacznie przekuwać na ustawy, na życie codzienne, na praktyki, na obyczaje. Trudno się z tym nie zgodzić. Taki będzie pewnie ten rok, bo jest to rok wyborczy i możemy się spodziewać najbrudniejszych numerów, jakich sobie można wyobrażę. Ta kampania wyborcza przed wyborami, które, jak słyszymy, mogą być w październiku albo na początku listopada tego roku, już trwa? Już te haki są wyciągane? Oczywiście i one będą po wszystkich stronach wyciągane. Zresztą nie ma nic złego w tym, że się ujawnia rzeczy niekorzystne dla polityków czy opinii publicznej. Ja sam jestem przedmiotem wiele częstych ataków. I jeżeli się pomylimy gdzieś, popełnimy jakiś błąd, no to ja nawet nie bronię się przed tym. Uważam, że trzeba przeprosić i iść dalej. Nie rzecz w tym, żeby się nie atakować, tylko chodzi o to, żeby przybrać właściwe proporcje. No jednak do władzy idą środowiska, które czy chcą iść po władzę, bo ja wątpię, że one przejęły tę władzę, ale chcą iść po władzę środowiska, które tyle razy zaszkodziły Polsce, tyle razy stawały przeciwko Polsce, przeciwko naszym interesom w obronie swoich prywatnych interesów, w obronie interesów obcych państw, różnych koterii, lobby biznesowych, że w sytuacji wojny, w sytuacji wielkiego kryzysu, zamieszania w Europie, to jest niebezpieczne dla istnienia i niepodległości Polski. My musimy się to zmobilizować, bo kontekst jest inny. My tu nie gramy w bierki. My biegniemy przez pole minowe i każdy zły ruch, tak jak w XVIII wieku, może nas skosztować naprawdę bardzo wiele. A nigdzie nie jest napisane, że niepodległość utraconą znowu trzeba odzyskać. Są kraje, narody, które ją straciły i nigdy już jej nie odzyskały. W XVIII wieku, dopiero w powstaniu kościuszkowskim, Polacy dowiedzieli się, że najwyżsi funkcjonariusze ich własnego państwa brali pieniądze od wszystkich możliwych ambasad. Było to możliwe dopiero, kiedy na ulicy Miodowej zajęto ambasadę rosyjską. No i tam były kwity na najważniejszych polityków tego państwa z napisaniem, ile
brali co roku, to był tak zwany Jurgeld albo Jahrgeld. No i teraz taka sama historia jest w Unii Europejskiej, gdzie w końcu nasi przedstawiciele, którzy powinni o nas dbać, czyli członkowie Parlamentu Europejskiego, głęboko zaangażowani w aferę korupcyjną, dość dobrze i szczegółowo opisaną w obecnej w kioskach dzisiaj Gazecie Polskiej. To wyjątek, bo zwykle ukazuje się w środę. No tak, ale była przerwa ze względu na święta. Akurat ten kalendarz wyglądał tak, że nie byłoby szansy sprzedać tego środowego numeru, a państwo nie mieliby wielkich szans, żeby ten numer po prostu nabyć. No więc zrobiliśmy tak, że po 10 dniach, 11 wyszedł kolejny. No i ten będzie też ze 2 dni dłużej, a potem już znowu wracamy w środę. A w tym numerze rzeczywiście wielka afera korupcyjna w Unii, ujawnia jej kulisy, osoby zamieszane, mając świadomość, że to jest początek, że to się zaczyna ogromna lawina i jeśli Unia tego nie rozwiąże, to na tym polegnie, bo oni tracą całkowicie wiarygodność. Tam brał prawie każdy, kto miał cokolwiek do powiedzenia. To tak wygląda, tylko na różne sposoby brali. No, dla nas najważniejsze, że ci sami ludzie, którzy chwalili demokratyczne państwo Katar i stosunki pracy i tak dalej za pieniądze, również wypowiadali się w sposób otwarty o Polsce, o której nie wiedzą nic. Wiedzą to, co im powie Janina Ochojska czy Szymon Hołownia. Ja przepraszam, bo te moje psy biegają. Nie jestem w stanie nad tym zapanować, bo nadaję z domu. Natomiast wracając do afery korupcyjnej w Unii Europejskiej, to trzeba pamiętać, że ona, ta afera tak zwana katarska została ujawniona przy okazji badania powiązań z Rosją. Badano, czy ktoś nie bierze pieniędzy, czy Rosja nie ma wpływu. I okazało się, że brali nie tylko od Rosjan, nie mówię, że ci sami, ale byli tam ludzie, którzy brali i współpracowali z Rosją, atakując również Polskę. A taki drobny wąteczek katarski wyszedł przy okazji. No pewnie stał się głośny przez to, że był akurat Mistrzostwa Świata w Katarze. Jak wiemy, z przestrzeganiem praw człowieka w Katarze bywa różnie, przynajmniej z punktu widzenia naszej kultury i cywilizacji, no to część tych praw jest po prostu łamanych, no a to przedstawiano jako wzór praworządności w przeciwieństwie do Polski. Tak? No to już rzeczywiście było grożące. Tak, skazano mało znaczące osoby, czy zastrzeżono mało znaczące osoby, bo jeszcze nie skazano, za samą sobie mało znaczącą aferę, ale w tle jest gigantyczna afera. Finansowanie przez Rosję, wielkie koncerny i różne służby najważniejszych polityków europejskich. No, tych, którzy chociażby decydują o tym, że Polska nie dostaje pieniędzy, Polska przyciśnięta ogromnymi kosztami i rozbudowy wojska, i utrzymania uchodźców, i wreszcie udzielania pomocy Ukrainie. No, oficjalnie mówi się o 2 miliardach dolarów, to jest znaczący już procent naszego PKB, no, ale wiadomo, że to jest inwestycja, wszystko warto, żeby wojny nie było w Polsce. No i My wydajemy 20 miliardów dolarów, a nawet ponad 20 miliardów dolarów mamy wydać w tym roku na zbrojenia. Wydawaliśmy ponad 10, kilkanaście, a teraz wydamy no 20 parę miliardów dolarów, przeliczając to po obecnym kursie na zbrojenia w tym roku. Koszty. Natomiast rzeczywiście Ukrainie udzieliliśmy pomocy oficjalnie za 2 miliardy. Ona jest tak naprawdę dużo większa. Ocenia się te koszty w ogóle pomocy dla Ukrainy, dla Ukraińców na 35 do 40 miliardów złotych i to było w 2020. Czyli prawie 10 miliardów dolarów. No właśnie, ale tu przechodzimy do takiej sytuacji, gdzie jesteśmy, Polska bardzo potrzebuje wsparcia finansowego, zwłaszcza z instytucji, które biorą od nas składkę, na które warunki się zgadzamy, a jest wiele sygnałów wskazujących, że chociażby tego KPO nie dostaniemy przynajmniej do wyborów, bo to jest narzędzie nacisku politycznego, to jest narzędzie, które poprawia czy zmienia Unię Europejską w taki coś zarządzanego przez Komisję Europejską. Jeśli Komisja Europejska decyduje, jakie mają być procedury w polskim parlamencie, no przepraszam bardzo, to jest poważna wątpliwość.
procedury w polskim parlamencie i kto ma być sędzią w Polsce, tak? Bo oni chcą, żeby można było, żeby jeden sędzia mógł podważać drugiego sędziego. I są sędziowie słuszniejsi, czyli ci powołani na przykład przez Jaruzelskiego czy Kwaśniewskiego, czyli przez komunistów i postkomunistów, i są sędziowie niesłuszni, czyli ci, których powołała Krajowa Rada wyłoniona przez demokratyczny parlament. I my mamy się na to zgodzić, rozwalając nasz wymiar sprawiedliwości, podważając pewność wyroków co do alimentów, testamentów, adopcji, a może i w sprawie tego pedofila skazanego, tak? Bo się okaże, że nie ten sędzia go skazał. Zobaczymy, bo nie wiem, który go skazywał, tak? Ale muszę okazać, że on wyjdzie z więzienia, bo nie będzie mi się podał sędzia, który go skazywał. I zgwałci kogoś znowu, zanim go osądzą. No to nam grozi, to nam grozi. Zobaczymy w takim razie. 11 stycznia wraca temat do parlamentu, a rozumiem, że cały czas w obrębie koalicji trwają dyskusje na ten temat. No, premier wysyła informacje takie, że musimy pójść na kompromis z Komisją Europejską, no ale ten kompromis oznacza, że musimy ustąpić ze wszystkich postulatów. No to co to jest za kompromis? Kolejny temat bardzo ważny. Dzisiaj zapraszamy na film dokumentalny Nasz człowiek w Warszawie. Okazało się, że nie wolno krytykować. Wpłynął taki pozew do TVP Info, że nie wolno krytykować Donalda Tuska, zwłaszcza za to, co robił w przeszłości, bo to nie ma nic wspólnego. To jest bardzo ciekawy w ogóle dokument. Chciałbym się zapoznać z całością, no bo czytamy w nim, że w opinii prawników pana Donalda Tuska, że to, co było, to było, a teraz media mają się zajmować tym, co jest aktualne, a nie wypowiedziami sprzed 15 lat. No, ale to tam są też wypowiedzi sprzed paru miesięcy, a więc trochę zdumiewające. Okazuje się, że w ogóle nie wolno się zajmować przeszłością Donalda Tuska. No, można tylko pokazać go i zobaczcie, jaki piękny. No, w przeszłości można, że w piłkę haratał, tak? No, to niekontrowersyjne, chociaż gdyby się okazało, że w jakich momentach haratał, to już byłoby kontrowersyjne. No, sytuacja niebywała, to znaczy TVN, Wyborcze, Onety, a wszystkim sam Tusk, żądają od nas standardów putinowskich, kiedy nie wolno ważnych ludzi, jeżeli jest z nimi po drodze, tym mediom krytykować. To jest potężne zagrożenie wolności słowa. No, Donald Tusk chce zakazać tego filmu. No, zobaczymy, czy dzisiaj do 20. Ja radzę włączyć państwu telewizję, bo jeszcze Bóg jeden wie, może zakaz sądowy przyjdzie. Ja wcale tego nie jestem pewien, że czy oni nie wydadzą zakazu sądowego również na Republikę. Wiem, że Tusk się stara o taki zakaz w przypadku TVP, no więc być może będą chcieli też zakazać wyświetlania w Republice. No, wyścig z czasem trwa, proszę włączać, będziemy informować. A to nowy trend w Telewizji Republika, otwierając ten 2023 rok, bo w zeszłym tygodniu mieliśmy projekcję filmu Sylwestra Latkowskiego Wszystkie chwyty dozwolone, afera Get Back, to też było otwarcie wolności słowa, bo żadna inna stacja telewizyjna nie odważyła się tego materiału pokazać. No, Telewizja Republika powstała po to, żeby właśnie emitować materiały, które są zakazane, których nie wolno emitować. No bo jeżeli jakiś materiał jest bardziej na lewo, bardziej na prawo, to zawsze ktoś tam wyemituje, tak? A okazuje się, że są takie materiały, których wszyscy mają problem. No teoretycznie przecież nam wypominano, że Getback pojawił się na gali Gazety Polskiej. To też mi powinien mieć problem. Nie miałem żadnego, dlatego że on sobie po prostu wykupił od agencji, która sprzedawała usługi. I zawsze mogę to wyjaśnić. Natomiast sam fakt, że tylu ludzi oszukano, że przedstawiano nieprawdziwe dane, że tylu ludzi okradziono, wymaga zajęcia się tą sprawą, żeby przestrzec to również na przyszłość, nie tylko potępić tych ludzi, bo to jest przede wszystkim afera dwóch ludzi, z czego dajcie obydwaj są za granicą i spokojnie sobie czekają na zmianę władzy. Pamiętamy zachowanie Romana Giertycha w sprawie Getbacku, który był, zdaje się, głównym prawnikiem pana Czarneckiego. No więc należy ich o to pytać i należy stawiać o to pytania. Nawet jak nie zawsze są wszystkie odpowiedzi. Oczywiście każdy coś ma na sumieniu w tej aferze, ale to jest afera przede wszystkim środowiska dzisiejszej opozycji, bo ci ludzie, główni bohaterzy, są z tamtymi związani.
No to jeszcze taka jedna uwaga, którą zamkniemy tą rozmowę, bo wchodzimy w rok, w którym Telewizja Republika będzie obchodziła 10. rocznicę istnienia. No i co się okazuje? Jest to stacja, która musi być na polskim rynku, no bo inaczej pewne fakty, pewne informacje do ludzi nie dotrą, ponieważ ciągle jest ta zasłona przed rzeczywistością. Ciągle te media głównego nurtu zaciągają kurtynę, opowiadając różne historyjki, a prawda leży tam, gdzie leży. No, prawda nie leży ani po środku, ani na lewo, ani na prawo, tylko trzeba ją umiejscowić w miejscu, w którym ona się znalazła. I bywa różnie, tak? Bywa bardzo nieprzyjemna, bywa czasem radosna, tak? Dla jednych, dla drugich. Wtedy jest, okazuje się, jeszcze bardziej nieprzyjemna. No ale to jest właśnie nasz obowiązek. My tu po to jesteśmy. Wielu się zastanawiało, czy jest sens istnienia Telewizji Republika, skoro telewizja publiczna zmieniła swój profil, nie jest już taką partyjną telewizją Platformy. Otóż teraz widać, tak? Teraz widać, bo po pierwsze, kiedy im chcą czegoś zabronić, to jeszcze jesteśmy my, a to trudniej, jak jest dwóch. A po drugie, no, my emitujemy czasem rzeczy, których oni nie emitują, pomijając nasze własne pomysły, naszą własną twórczość, która naprawdę bywa ciekawa. No, ta szopka, na przykład, którą mieliśmy w tym roku, chyba jeszcze będziemy powtarzać, była właściwą odpowiedzią na to, jak świętować Sylwestra. Bo to był taki uśmiech przez łzy, piosenki o Kudżawy. Zresztą nieprawdopodobny hejt ze środowiska Platformy, tego internetowego, mnie spotkał, że Rosjanina promujemy. No takiej głupoty, to jak już żyję, nie widziałem, bo ormiański Gruzin, który rzeczywiście śpiewał po rosyjsku, no ale przecież 104 Ukrainiec mówi po rosyjsku. To nie jest tak, że język jest zakazany, tylko imperializm rosyjski jest zakazany, a powinien być zakazany. Okudżawa idealnie się wpasował w dzisiejsze czasy ze swoją muzyką, z tym, co śpiewał. A Marcin Wolski genialnie te teksty przełożył na dzisiejsze realia. Tak. Bardzo pięknie. Jeszcze a propos, polecam nalepkę z Gazety Polskiej, która jest w tym numerze, a propos imperializmu rosyjskiego. No myślę, że to też taki uśmiech przez łzy, ale rzecz bardzo mocna i polecam, żeby lepić ją publicznie, gdzie się da, nie bać. Proszę Państwa, nie bójmy się. W rozpoczęcie 10. roku jubileuszowego działania Telewizji Republika. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny stacji oraz redaktor naczelny Gazety Polskiej, był naszym gościem. Dziękuję pięknie, życzę miłego dnia, a my za chwileczkę przechodzimy do potrójnego espresso.